11 listopada lub Święto Niepodległości przed oczami pojawia się obraz żołnierzy oddających swoje życie na polach bitew. Towarzyszy broni, takich jak walczących po Monte Cassino w 1944, czy dzielnych harcerzy szarych szeregów biorących udział w akcjach małego sabotażu. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu. Witam w naszej szkole naszego byłego absolwenta. Co w ogóle tutaj robisz? Przyjechałem zrobić badania do pracy magisterskiej. Ze względów na to, że jestem na 5. roku studiów fizjoterapii na magisterce, więc muszę taką pracę napisać, żeby dostać tytuł, tak? Jak przebiegają te badania? Badanie składa się z trzech etapów. Pierwszym etapem jest ankieta międzynarodowa o aktywności fizycznej uczniów, tak? Ze względu na to, że temat polega na porównaniu aktywności fizycznej w stosunku do postawy ciała u uczniów w waszym wieku, w tym wypadku u dziewcząt. Tak jak wspomniałem, badanie składa się z trzech etapów, ankieta. Następnie wykonujemy dwa zdjęcia na urządzeniu, które nazywa się podoskop. Wykonuje ono zdjęcie od dołu, żeby widzieć wysklepienie stopy, tak, stajemy na tym na bosaka. I drugie zdjęcie kolan od przodu, tak, żeby stwierdzić, czy kolana nie są koślawe, tego typu rzeczy. No i ostatnim etapem jest taka ankieta punktowa, którą wypełniam ja, wizualna. Dostajecie jakby punkty za każdy część ciała w górze, tak. Ankieta składa się tam z oceny postawy głowy, oceny postawy kręgosłupa, wysklepienia klatki piersiowej i tego typu rzeczy. Badanie przebiega, że niestety trzeba ściągnąć koszulkę do tego badania, żebym ja mógł widzieć wszystkie wyrosty kostne, czy są równe, czy nie. Dostajecie punkty, każdy aspekt można ocenić w zależności od punktu na 0 do 3 lub na 0 do 2 punktów. Czym mniej tych punktów, tym jest lepiej, tak? Potem badanie się kończy, ja mam zebrane informacje i sobie to porównuję już w domu w programie komputerowym. Tak? Bardzo dziękuję za informacje i ostatnie jeszcze pytanie, czy polecasz uczniom Hetmana ten kierunek studiów? Tak, jak najbardziej. Jest to alternatywa do medycyny, bardzo fajna, bardzo wdzięczna. Trochę łatwiejsza, trochę ma się więcej czasów na studiach, żeby można wcześniej zacząć pracę. Lecz trzeba też brać pod uwagę, że trzeba być bardziej silnym fizycznie do tego niż na medycynie, tak? Ale ogólnie polecam, jak najbardziej można śmiało wybierać ten kierunek, tak? Dobrze, dziękujemy bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Zapalimy, rozżarzymy, no i jak tak nakropimy takim tlenem, to jak myślicie, co to będzie? Powinno się nawet zapalić, prawda? No, widać, że to tlen, prawda? O. Trochę azot mi tutaj para wodna przeszkadzają, ale takie kropelki jak spadają, rozpala się. O, nawet można zapalić. No. Wszystko się w tlenie spara szybciej. Nie wiem, czy to by był dobry sposób, aby tego tlenu było więcej. Pewnie byśmy się i szybciej starzeli. To są żarówki chemiczne. Wszystko się spala w tlenie, zobaczcie, szybciej, jaśniej, zapalone na powietrzu też oczywiście się spala, ale tak to wygląda efektownie. No i chemik potrafi zrobić żarówkę z niczego. O, zobaczymy w takim razie, jak zachowa się róża po zadziałaniu bardzo niskiej temperatury. Z czego składają się głównie organizmy? No, z wody, tak? Z
wody powstałeś, w wodę się wrócisz. I tak mniej więcej to wygląda. Na razie jeszcze ładnie, natomiast dzięki temu, że tu jest dużo wody, no to zachowa się. O tak. Był. O. Tyle zostało z róży. Stwardniała, straciła elastyczność, bo cała woda w niej zamarła.